Czytał Lucjan Kamiński, muzykolog, etnograf, kompozytor, odkrywca pieśni kaszubskiej. W latach 50. osiadł w Toruniu, był tu nauczycielem w szkole średniej. Przy Uniwersytecie w Poznaniu założył pierwsze w Polsce archiwum fonograficzne. Gromadził pieśni ludowe m.in. z Kujaw, z Kaszub, z Wielkopolski. Podczas dzisiejszego koncertu usłyszymy jego etiudę na fortepian, a wykonawcą utworu będzie toruński pianista, pedagog zespołu szkół muzycznych w Toruniu, Robert Matusiak. To znana i aktywna postać w Toruniu. Urodził się w 1904 roku, zmarł w 1980. Był tu nauczycielem śpiewu, prowadził chóry, m.in. chór dzwon oraz chór harfa, a także szkolne chóry, pierwsze liceum ogólnokształcącym, w szkole muzycznej, w studium nauczycielskim. Był też współorganizatorem Męskiego Chóru Akademickiego przy naszym Uniwersytecie. A o tym, jak bardzo związany był z naszym miastem, świadczą tytuły jego niektórych dzieł, na przykład kantata Toruniowi, na 700-lecie zaśpiewana w Lisacy w Toruniu, kantata kopernikańska, czy kantata na 400-lecie drukarstwa toruńskiego. A dziś usłyszymy jego utwór na flet i fortepian. Będą to strofy kaszubskie. Wykonawczynią tego utworu będzie Agata Felska, uczennica naszej szkoły, a przy fortepianie ponownie Robert Matusiak.